35-stopniowy upał, rozgrzany asfalt i puszka, którą nazywamy samochodem. Od kilku tygodni na katowickich drogach trwa wymiana nawierzchni. Kierowcy stoją w kilkukilometrowych korkach, między innymi na ulicy Kościuszki czy przy wylocie na Mikołów. Pocieszające jest tylko to, że prace zbliżają się do końca. Karolina Komada. Bez klimatyzacji wszystkie przejazdy to próba ognia, żar z nieba z góry i gorący asfalt z dołu, szczególnie jeżeli samochód bardziej stoi niż jedzie. Pół kilometra może maksymalnie, no 27 minut. Super, nie? 12 w południe, nie ma szczytu. I tak codziennie od kilku dni trwające remonty drogowe na ulicy Kościuszki w Katowicach czy na Wiślance na pasie na Mikołów utrudniają życie. Masakra, pół godziny stoję w korku, upał tak mocny, że komórka mi się aż wyłączyła, bo się przegrzała. Gdyby nie woda, bo teraz wypiłem resztki wody, to nie wiem, czy by nie musiał wzywać pogotowia. Tu się nic nie dzieje, tylko jest jakaś ściema, tylko znaki są postawione. Czy widzicie tu Państwo jakich ludzi, którzy pracują? Bo ja nie widziałam tu ani jednego, a jedziemy pół godzinki. Czemu w kwietniu nie pracują ludzie, w maju? Przecież w maju, w kwietniu powinni pracować, a nie w upale w 30 stopni, 35, dzisiaj ma być 38. Nie będą pracować ludzie w takim upale, to jest logiczne, normalne. Prace na DK81 toczą się na kilku odcinkach i polegają na wymianie nawierzchni. Chodzi m.in. o odcinek od wiaduktu kolejowego w rejonie skrzyżowania z ulicą Owsianą i fragment jezdni od ulicy Kolejowej do Famuru. Mimo że remont idzie zgodnie z planem, to potrwa jeszcze kilka dni. Jeszcze w tym tygodniu kończymy główne prace i wtedy pozostanie już tylko do realizacji dla wykonawcy przeprowadzenie malowania, oznakowania poziomego. Plus w przyszłym tygodniu jeszcze będzie odcinek w rejonie ulicy Jankiego frezowany. I potem już inwestycja dobiega do końca, więc kierowcy będą mogli już korzystać w pełni z całej tej szerokości ulicy. To nie jedyne miejsce w stolicy województwa, gdzie tworzą się korki. Okres wakacyjny sprzyja remontom dróg, m.in. na drodze ekspresowej 86 na granicy Katowic i Sosnowca. Prace związane są z wykonywaniem przejazdów technologicznych na potrzeby przyszłego remontu wiaduktów. Obecnie mamy wyłączone lewe pasy w obu kierunkach. 16 lipca chcemy wprowadzić nową organizację ruchu. Ta organizacja ułatwi komunikację w kierunku Sosnowca, natomiast na Katowice będzie wymagała niestety na okres 2 tygodni wyłączenia prawego pasa. Kolejny etap spowoduje też utrudnienia dla pieszych. Będzie wyznaczone obejście drogami miejskimi.